Telewizja Narodowa dzisiaj, 2 marca 2014 roku, jest przy wizytkach. PR-owa sesja Telewizji Narodowej została zaszczycona przez panią, która rozprowadza, o właśnie, taką oto twarz ma Teatr Kapitol. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Izo, proszę kilka słów dla Telewizji Narodowej. Dzień dobry, reprezentuję Teatr Kapitol. Zapraszam państwa od dziś do czerwca do 2015 roku. W tym sezonie sami znani lubiani aktorzy u nas. Gramy głównie komedie, dramaty, kabarety. Są też sztuki dla dzieci, więc serdecznie zapraszamy. Teatr obchodzi jubileusz. W związku z tym została wydana karta. Karta z myszką. Karta stałego widza. Tak, karta stałego widza. Jeżeli ktoś przyjdzie, to będzie oglądał. I macie też spektakle dla dzieci, tak? Tak, tak, bajki. Karta zniżkowa. Chwileczkę, co pan się pcha z tym? No bo ja chciałem się dowiedzieć, bo ja przyjechałem z Gdańska, Czerwony Korsarz. No, i chciałem też do teatru, bo ja jestem aktorem, nie? To w końcu proszę zrecenzować tych... Kto to jest tutaj? Kogo tu mamy? Katarzyna Skrzyneczka, Joanna Brodzik, Robert Górski, Paweł Wawrzecki, Piotr Gomsowski, Krzysztof Tyniec, Hanna Śleszyńska, Anna Dereszkowska, Michał Milowicz. Panie Sławomirze, proszę powiedzieć, który z tych aktorów i aktorek jest najlepszy z tej kartki? No z tej kartki to najbardziej podoba mi się ta pani. Tą bym wziął zaraz na gwałt. Anna Dereszowska. A wie pan, to jest rzeczy bardzo udane zdjęcie. No i zdjęcie, i dziewczyna w porządku. Dobrze, bierzemy drugą kartkę. To są aktorzy Teatru Kapitol. Recenzuje Czerwony Korsarz pan Sławomir z Gdańska. Proszę bardzo. No proszę państwa, tutaj bezwarunkowo Wiola Arlak jest z powodu Czerwonego Koralu. Wpadła mi super w oko. No jest pani Wiola Arlak. Arlak, tak? Arlak. A skąd pani Wiola jest? Bo tak nietypowo się skąd nazywa jest? I na imię ma. Może koleżanka będzie wiedziała, skąd pani Wiola przyjechała. Z Polski. No, wiadomo, nasza polska aktorka. Duma kraju. Narodowa. Rozumiem. No jeszcze tutaj jest w Gronostajach Anna. Ładna. Chwileczkę. W Gronostajach tutaj. No nie widać Gronostaji, ale... Gornostaj. A to może w Gronostajach... Anna Gornostaj. Powiem, że pan się nie zna na teatrze. Znaczy na Gronostajach się znam, i na paniach się znam. A na teatrze niekoniecznie. No ja jestem teatruliczny chodzący. Można tutaj poczęstować się herbatą, kawą, a parzy herbatę i kawę bloger Neonu24, Jarosław Różkiewicz. Panie Jarosławie, teatr reklamują, Kapitol. Proszę kilka słów dla Telewizji Narodowej. No ja prostak jestem, także nie chadzam. Kultura, no. Kultura. Pana, ale może... Odpoczynek, relaks się należy, tak? Każdemu, panu. Każdemu. Ale skoro ta miła pani mnie zaprasza, to chyba się z nią wybiorę jednak. No ale zaraz, to nie jest tak na krzywy ryj. Musisz tutaj im kupić kartę. Nie, no, ale ja ile to kosztuje? Ja już z tą panią chodziłem 5 minut, tam postawiłem jej kawę i herbatę. Ale z rumem czy bez? I jeszcze przysłuchuje się temu wszystkiemu pan. Zapraszam pana tutaj. Widzimy tutaj biało-czerwoną wstążkę w klapie. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Kilka słów dla Telewizji Narodowej. Dzień dobry, Stanisław. Czerwony Korsarz. Prawo i Sprawiedliwość. Pan jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości czy sympatykiem? No, sympatykiem. Ale pan sympatykiem jest. Sympatykiem. Nie podlega pan Jarosławowi. I proszę powiedzieć, kogo pan wybrał? W którym okręgu pan głosuje? W Warszawie jestem, w Śródmieściu i nie. Będę głosował na Prawo i Sprawiedliwość. Ale dlaczego? A na kogo? Tam, proszę. Może pana interesuje Kapitol, teatr? Nie, też z kulturą tam za daleko ze wsi. A z jakiej? Z jakiej? No widzicie, jak w Polsce kulturę traktują? To znaczy bardzo ładne miasto, Koło, to znaczy obok się śmieją. Konin, Koło, Turek. Tam występuje Konin. Węgiel brunatny. Węgiel brunatny, ale za młodych lat nazywali Koło, Konin, Turek, Trójkąt Bermudzki. Bermudzki. I pan ma na imię? Stanisław. Pan Stanisław głosuje na PiS, ale jeszcze nie wie na kogo. No, znaczy się, tam jeszcze jest czas do wyborów, ale na pewno na PiS, bo jest dziejowa szansa, żeby to zło tych po prostu zdrajców narodu polskiego odsunąć. Tą pookrągłą stołową, wie pan, elitę, tą śmietankę, co nam wmawiają, że wszystko jest kolorowe, piękne. Trwa kampania wyborcza. Tutaj dzisiaj przy namiocie Telewizji Narodowej będzie Zenon Nowak. Zenon Nowak to jest ten człowiek, który filmował, ostatnio sfilmował obrady Knesetu w Krakowie. Tak, tak, to jest właśnie ten pan. Może pan się wypowie na ten temat?
No nie znam, to jest ten pisarz, to książkę? Nie, o, to jest filmowiec, erudyta, to... znawca trzech zagranicznych języków, osoba, która kandyduje, ale nie z PiSu, tylko z Solidarnej Polski. Ja, moja pani mieszka na Podlasiu, także tam wszystkim polecam głosowanie i wymuszam nawet na pana Krasnodębskiego, profesora. Na Podlasiu. Na Podlasiu. On, ale pan nie jest Podlasia, tylko z koła. Nie, ja jestem, pochodzę z Poznańskiego, się tym szczycę, z Wielkopolski. I całe życie. W następnym wejściu wejdziemy i porozmawiamy z panem Stanisławem. Pani Iza, no obowiązki służbowe wzywają, wiadomo, że trzeba tą kartę rozprowadzić. Do roboty! Do roboty! Roboczy narod! Pani Izo, proszę pozdrowić przez Telewizję Narodową. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy przychodzą do teatru i którzy mają możliwość. Proszę na szczęście ucałować papuszkę.